Przechodzimy do rozpatrzenia 84. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 148. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 84., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, za oddało swój głos 112 posłów, przeciwnego zdania było 232 posłów, wstrzymało się od głosu 107 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.